Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zamrażać ścieżki w FL Studio 20. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Boniface, oczywiście witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, zatem możemy zaczynać, a ja kłaniam się niezwykle nisko, witając Was w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić freezing, czyli zamrażanie ścieżek w FL Studio 20. Zapewne mieliście okazję widzieć, jak zrobić freezing, czyli zamrażanie ścieżek, powtórzę to ponownie, w FL Studio 20. Ale jeżeli nie, to zapraszam na ostatni odcinek Self-Made Tips, podlinkuję go Wam w prawym górnym rogu ekranu, tak żebyście mogli tam swobodnie przejść i jeszcze zobaczyć, jak to faktycznie wygląda w starszej wersji programu. Natomiast dzisiaj pokażę Wam usprawnienia, jakie doszły w wersji FL Studio 20, bo wydaje mi się, że wreszcie jest to freezing z prawdziwego zdarzenia. Czekałem na to naprawdę długo. Dzisiaj pokażę Wam, jak taki freezing wykonać na dwa sposoby tak naprawdę. I powiem Wam szczerze, że jest to bardzo, ale to bardzo wygodna sprawa. W pierwszej kolejności musimy przejść, słuchajcie, do playlisty. I tak jak widzicie, mam tutaj taki prosty aranż, prostą kompozycję, jeszcze bez miksu, taka suróweczka. Posłuchajmy sobie, jak to brzmi, być może od tego miejsca. I brzmi to dokładnie tak. Myślę, że całkiem ciekawie, całkiem fajnie. Niemniej, moi drodzy, chciałbym Wam pokazać, jak zrobić freezing. Do czego to się w ogóle przydaje? Otóż przydaje się do tego, że w momencie, kiedy macie duże obciążenie procesora, to po prostu trudno Wam się pracuje. Macie bardzo dużo ścieżek MIDI na patternach, na przykład odpowiadających za brzmienia, które są naprawdę zasobożerne, takich jak na przykład syntezatory. I tak jak w tym przypadku, mamy na przykład pady, które brzmią ładnie, ale potrafią zeżreć dużo procesora na starym komputerze, powiedzmy, który nie jest jakoś, można powiedzieć, nie jest rakietą, o, w ten sposób to ujmę. I w związku z tym przydałoby się troszeczkę ten procesor odciążyć. I teraz pokażę Wam, jak zrobić właśnie freezing, czyli jak zamrozić ścieżkę padów. Dla przykładu, pierwsza metoda jest taka, że po lewej stronie playlisty macie wyszczególnione poszczególne patterny i my chcemy akurat zamrozić pady. W związku z tym wybieramy sobie pady, klikamy je prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Render and Replace. I w tym momencie wyskoczy nam takie ładne okienko. Tutaj możemy sobie wybrać oczywiście jakość, możemy sobie wybrać format, chociaż tutaj nie możemy akurat, dobra, spoko. Czyli to jest nieaktywne, możemy eksportować tylko do Wave'a, co w zasadzie jest bardzo dobrą opcją, ponieważ nie tracimy nic na jakości. I moi drodzy, tak naprawdę jedyne, co nam w tym momencie zostaje, to kliknąć Start. I proszę bardzo, mamy wyeksportowane oczywiście pady, ale tylko i wyłącznie jako, słuchajcie, jako pattern, czyli każdy pattern jest jakby z osobna plikiem audio skopiowanym na playlistę w takiej samej formie, w jakiej zostały stworzone te patterny ze ścieżką MIDI. I teraz posłuchajmy sobie, jak to brzmi z plikiem audio. W zasadzie brzmi bez zmian i o to nam dokładnie chodziło. Procesor jest obciążony o wiele mniej, ale mamy dokładnie to samo brzmienie. I to jest właśnie super. Teraz, moi drodzy, jeżeli chcielibyście jednak wrócić do ścieżki MIDI, ponieważ ścieżka MIDI nie została wprawdzie usunięta, ale została usunięta, można powiedzieć, że z playlisty. W związku z tym, żeby to zrobić, musicie usunąć plik audio, klikając Ctrl i Z. Usuwamy, wraca nam ścieżka MIDI. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o eksportowanie samych patternów. Możemy to zrobić też z poziomu samej playlisty. Dla przykładu zrobimy to, słuchajcie, dla dwóch ścieżek, tak myślę. Może zacznijmy sobie od padów ponownie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tę właśnie ścieżkę i wybieramy opcję Consolidate this track. I teraz mamy dwie opcje. Albo od początku,
od początku słuchajcie samego tracka, albo od początku piosenki. W tym momencie, jeżeli pady są od początku piosenki, to ten wybór nie ma takiego znaczenia, więc wybierzmy sobie po prostu od początku piosenki i kliknijmy OK, a właściwie Start. Dobrze, i program wyeksportował nam, tak jak widzicie, nasz plik audio. To są pady, cała ścieżka padów. Oczywiście ścieżka MIDI została wyciszona. W tym momencie mam jeszcze zgrupowane te pady audio ze ścieżką MIDI. Możemy sobie tego posłuchać oczywiście. Tak to mniej więcej brzmi, tak to leci. I to jest jedna z opcji, oczywiście tutaj eksportowanie było od samego początku piosenki, ale jeżeli chcielibyśmy zrobić to na przykład dla gitary, która pojawia się już później, to wybieramy sobie opcję Consolidate this track i teraz tutaj już wybór ma znaczenie, ponieważ jeżeli wybierzemy od początku samego tracka, czyli ścieżki samej gitary, to prawdopodobnie plik będzie zajmował mniej miejsca na dysku, głównie z tego względu, że będziemy mieli tutaj do czynienia, słuchajcie, z krótszym plikiem, tak? Krótszym plikiem audio, w związku z tym on będzie ważył mniej, ale możemy też na przykład wyeksportować to od samego początku piosenki. Dla przykładu skorzystajmy z tej pierwszej opcji, żebyście widzieli, jak to wygląda. Program zaznacza nam tylko i wyłącznie to miejsce, w którym zaczyna się nasza ścieżka i w którym się będzie kończyć. W tym momencie, skoro mamy to, słuchajcie, zaznaczone, klikamy sobie Start. Program eksportuje nam tę ścieżkę, ale tak jak widzicie, tylko i wyłącznie od tego momentu. No i ponownie grupuje nam to wszystko, wyciszając też ścieżkę MIDI. Bardzo fajna opcja. Oczywiście ścieżki, grupy możemy sobie w ten sposób zmniejszyć. Też bardzo wygodne rozwiązanie, żeby nie zajmowało nam to zbyt wiele przestrzeni na playliście. No i cóż, moi drodzy, tak mniej więcej wygląda freezing w FL Studio. Mam nadzieję, że radę uznajecie za przydatną, a film Wam się podobał. Słuchajcie, jeżeli znajdziecie chwilkę, to wpadajcie do mnie na inne social media, takie jak Facebook, SoundCloud czy Instagram. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. W opisie znajdziecie też link do naszej grupy facebookowej Selfmade Beats, więc jeżeli szukacie miejsca, gdzie możecie się kogoś poradzić w zakresie produkowania muzyki, obsługi programu, paczek z samplami, darmowych wtyczek, to oczywiście jesteście tam zawsze mile widziani. No i cóż, moi drodzy, ja jestem Bonifacy, to tyle z mojej strony na dzisiaj i do zobaczenia tutaj w przyszły wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.